Cześć, witam was w nowym pokoju, już to drugi raz, bo to drugi filmik w tym pokoju. Będzie ciekawy, bo będzie o ptaszniku teraz w końcu, o rzadkim bardzo ptaszniku, który jest na wyginięciu. Jest to ptasznik nadrzewny, występujący na stokach Meru, czyli tak zwanego wulkanu Meru, tak się nazywa, w Tacanii. Więc jest to naprawdę rarytas, jak dla mnie przynajmniej. Nazywa się on Enceoceratella olivacea, ciężka nazwa, ale da się ogarnąć. Jest to pająk bardzo agresywny, bardzo skoczny, szybki i mówią, że bardzo jadowity według tam informacji. Nie zagłębiam się, nie będziemy go denerwować. Robimy mu terrarium już na nowej półeczce, która jest oświetlona. Właśnie dzisiaj zrobiłem oświetlenie, więc i też pokażemy oczywiście tego pająka, więc ruszamy i zobaczymy, jak on wygląda. Okej, więc robimy tak. Plan jest taki. Robimy mu terrarium. Jednej sztuce, mam dwie sztuki, drugiej sztuce zrobię kiedy indziej, w sumie może po tym filmie, bo po prostu tu się nie zmieści nam, a chciałem to dobrze nagrać, więc robimy dla jednej sztuki. Ja będę ją omawiał i w sumie pokażemy ją i to będzie koniec filmiku. Myślę, że nie ma co przedłużać, żeby też za długi on nie był i ciekawy. Więc tak, z wyposażenia mamy kamień, dwa korki, trochę rośliny i trochę mchu. Zaczniemy oczywiście od ziemi, która jest wilgotna. Wilgotność 80%. Jakbym tworzył to terrarium, to przy okazji tam parę słów o nim powiem. Nie mam z nim dużego doświadczenia, z tym pająkiem, ale z tego co wyczytałem, coś mogę powiedzieć. Więc 80% wilgotności dla tego gatunku to jest norma. Temperatura w dzień, to są tereny górskie tam, gdzie on żyje, więc ta temperatura w dzień nie jest wysoka. Temperatura pokojowa jest wystarczająca i niby idealna, bardzo dobrze się w tym czują. A nawet w nocy do 10 stopni, czyli jest zimno, jest chłodno. Nie wiem, czy na minusie, chyba nie. Nie chcę skłamać. Nie wiem, czy damy jeszcze trochę więcej ziemi. Nie chcę za dużo ziemi dawać, żeby on się totalnie nie zakopał i żebyśmy go w ogóle nie widzieli, no bo to też nie o to nam chodzi, tylko żebyśmy mieli dostęp i żeby to było ładnie. Ale pająk też musi się czuć dobrze, więc damy mu tej ziemi jeszcze trochę więcej. 3-4 cm mu starczy. To jest nowiutka, świeżutka ziemia. Dobra, mamy ziemię. Na ścianie mamy, to jest z brzozy chyba, tak? Płat, kory 20x20, terrarium jest 20x20x25. To jest terrarium minimalne dla jednego osobnika. Myślę, że dla samicy może być idealny, dla samca może być delikatnie ciut mniejszy. Ok. Jako, że jest to pająk wulkaniczny i żyje na wulkanie, w sumie na tych stokach jego, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale myślałem, żeby kawałek, dać mu kawałek kamyczka jakiegoś, żeby poczuł się trochę jak w domu. Żeby poczuł się troszkę jak w domu. Nie mam pojęcia, jak mam go usadzić. Może najpierw wsadzimy korki, bo jest to pająk nadrzewny oczywiście, nie mylmy tego. Jest to ptasznik nadrzewny, a więc takie samo terrarium mu robimy, jak dla nadrzewniaka. Ok, poczekajcie chwilę, zaraz do was wrócę. Dobra, jestem, musiałem coś zrobić szybko. I teraz tak, robimy mu terrarium jak dla nadrzewniaka, więc jak już mamy tą korę, może wtedy osadzimy ten kamień, żeby dobrze wyglądał i żeby też ona się czuła dobrze z tym kamieniem tutaj. Usadzimy go na tej korze, ok, teraz jest stabilnie i damy jeszcze jedną korę. O tak. Wiem, że to szału nie ma, ale są szczeliny. Jest trochę szczelin i takich miejsc właśnie, widzicie, w dolnym rogu ma dużo wolnego miejsca, jakby chciała na przykład rzucić skórę w spokoju. A jeżeli chciałaby się pochować i porobić sobie jakieś kanaliki, to ma tu sporo takiej przestrzeni, właśnie szczelin, które na to jej pozwolą. Może nie wygląda to zbyt pięknie. Moglibyśmy, mówię, jeszcze jakoś tam mogli to zrobić, żeby jeszcze do góry to było, wtedy byłoby troszeczkę ładniej. I wiecie co? I może tak zostawimy. I teraz jest jeszcze lepiej niż było. Dobra. Na koniec oczywiście dodamy jej
sztuczną roślinkę, bardzo ładny pęk tego, mam bardzo ładną końcówkę, ma, którą po prostu sobie ulokujemy w miejscu, w którym nam się to podoba. Ja to wcisnę tu w róg, czyli tak przeważnie to robię, poczekajcie, bo to nie chce wejść, trzeba tu mu pomóc. Dobra. Okej, mamy roślinkę. Teraz trzeba ją tak ustawić, żeby nie wszystko zasłaniała, żeby też trochę pokazywała, co się tutaj dzieje nam. Też wolę mieć taki dostęp, nie daję jej kory, w sensie, że tuby korkowej, bo nie chcę, żeby ją zapajęczynowała i nie będę miał w ogóle do niej dostępu i tak dalej. Więc zostawię po prostu jej taką przestrzeń, żebym ja też mógł się nacieszyć widocznością jej wyglądem. Dobra. Nie wygląda to zbyt pięknie, bo się nie chce nam troszkę roślinka ułożyć. Nie zmienia faktu, że zaraz to zrobimy. Dobra. I już jest o wiele lepiej. Tak myślę. Tamta skóra to jest z serii Kopelmy, która siedzi tu obok w terrarium. To jest samica. Będzie o niej film. Nie widziałem jej jeszcze. Jest ogromna. Podobno jest ogromna. Tak słyszałem od mojej dziewczyny, która to widziała. Bo ja jej nie ujrzałem. Bierzemy teraz irlandzki, tak? Dobrze mówię. Jasny. Bardzo ładnie wygląda. Jest taki miły w dotyku. Miły w dotyku. Damy trochę go tutaj. Dobra. Jako, że też mamy zielony mech, no to też powinniśmy chociaż ten klasyczny, naturalny chociaż dać troszeczkę i ja myślę, żeby dać go właśnie, damy go troszkę na góry, na górę. Oho. Słuchajcie, jest super. Już mi się podoba. Tak jest nawalone wszystkiego, ale o to mi właśnie chodziło, żeby było nawalone wszystkiego, żeby ona miała pole do popisu. Dlaczego? Ponieważ pajęczynuje bardzo, bardzo ładnie, pajęczynuje. Aż szkoda jej trzymać w pojemniku, w takiej paczuszce, jak tu jest na dole. Naprawdę szkoda. Okej, z ważniejszych rzeczy już o niej powiedziałem. Myślę, że to wystarczy. Temperatura, wilgotność dorasta do... W sumie, no nie wiem, tak średniej wielkości, powiem do 20 paru centymetrów z odnóżami. Jest to duży pająk. I na pewno nie dla początkujących, lecz dla zaawansowanych. Średnio zaawansowanych. Jak wam się podoba? Jest ok. Nie widać może zbyt dobrze, ale spróbuję wam to lepiej pokazać. Mamy ten mech, jeden, drugi korzonek, kamień po lewej, mech, znowu płat kory i roślinka na to wszystko z tyłu jest brzoza. I moim zdaniem jest naprawdę super. I naprawdę jest zajebiście, jest, nie możemy teraz go wkładać. Więc pokażemy go. Jak on wygląda może, co? Bo to chyba jest najważniejszy element. Biorę pensetę, pinsetę swoją. 25 cm. Nie wiem, czy nie za krótka. Powiem szczerze, że obawiam się trochę tego pająka. Wiem, że jest dość agresywny. Jest dość agresywny. Otworzymy go. Słuchajcie, no robi piorunujące wrażenie. Jeżeli ktoś mu naprawdę potrafi dobrze zrobić to terrarium. Ta pajęczyna jest bardzo twarda, to po pierwsze. Jest bardzo twarda ta pajęczyna. Na pewno się wścieknie, że mu rozpierdzielamy tutaj. Na pewno się zdenerwuje, tym bardziej, że jest przed wylinką. Ale słuchajcie, rozdrapuje tą pajęczynę, jakby była normalnie nie wiadomo jak mocna. Ona wygląda tak. Jest po prostu, nie wiem jak to nazwać, no jest cudowna, jest po prostu piękna.
jeżeli to się okaże, że to ja mam samicę, a mam dwie sztuki, jeżeli się okaże, że będzie samica, to naprawdę super. Gdzieś tam pisali, że kiedyś dorosła samica nawet 2000 kosztowała, więc dosyć droga była. Teraz pewnie cena już o wiele spadła, ale i tak się trzyma na podium z tych rzadkich pająków, które są dosyć drogocenne, nie tylko już pieniężnie, ale na pewno bym je rozmnażał, jeżeli byłaby samica, jeżeli by się udało. Może ją dotkniemy, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo jak mi spieprzy. Nie, ona jest bardzo smutna, że w ogóle jej rozwaliłem, dlatego nie denerwujmy jej. I proponuję ją wsadzić do swojego miejsca, do nowego miejsca. No chodź. No idź. Słuchajcie, ona nie chce, jest bardzo zła. Z tego powodu. I tak, zostań, to ci zrobimy ładne zbliżenie. No i pięknie, słuchajcie. Natura. I to u mnie w domu. U mnie w pokoju. Taka sztuka, zobaczcie, jaka rośnie. Ptasznik na wyginięciu. Z rodziny Heteroskodra stromatopelma, z tych takich podrodzin dosyć jadowitych pająków nadrzewnych. Bardzo mi się podoba, jest bardzo ładna. Nie wiem, czy nie za duże dostała od razu te terrarium, no to dla dorosłego osobnika, ale uwierzcie mi, że te pajęczyny, co ona tu zrobi, będą naprawdę zjawiskowe. Popchniemy ją, żeby poszła sobie już do góry. Niech się przejdzie. Śliczna jest. I dobrze, na tym możemy kończyć. Myślę, że wszystko jest omówione, jest terrarium zrobione, a wy jesteście zadowoleni, że jest filmik o tak ładnym pająku.